wpłacili gigantyczną sumę na PiS. Małżeństwo opozycjonistów z PRL wyjaśnia. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje zbiórkę środków na działalność partii. Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-Gwiazda, małżeństwo opozycjonistów z czasów PRL, wpłacili na ten cel ponad 100 tysięcy złotych. Nam nie są pieniądze potrzebne, wyjaśniła działaczka w rozmowie z Super Expressem. Nie zaskoczyło to byłego posła PO Jerzego Borowczaka. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS za poprzednie wybory parlamentarne. Ugrupowanie, któremu odebrano już część finansowania, stoi wciąż przed zagrożeniem utraty całej subwencji do 2027 roku. W związku z tym zorganizowało zbiórkę środków od sympatyków na kontynuowanie swojej działalności. PiS zebrało już ponad 8 milionów złotych. Na liście zaskakująca wpłata. Kilka dni temu skarbnik PiS Henryk Kowalczyk był gościem programu Fact Live. Na antenie przyznał, że uzbierano już ponad 8 milionów złotych. Jestem nawet mile zaskoczony, komentował polityk. Poinformował też, że środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na kampanię prezydencką. To jest najistotniejszy cel i zadanie Prawa i Sprawiedliwości, dodał. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zobowiązał posłów i europosłów do przekazywania co miesiąc odpowiednio 1000 zł i 5000 zł. Niektórzy postanowili przelać znacznie więcej. W tym gronie znaleźli się m.in. Mateusz Morawiecki i Grzegorz Bierecki. Okazuje się, że na liście najhojniejszych jest także małżeństwo opozycjonistów z czasów PRL. Małżeństwo opozycjonistów z czasów PRL wyjaśnia. Nam nie są pieniądze potrzebne. Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-Gwiazda przelali na konto PiS w sumie ponad 100 tysięcy złotych. Działacz przekazał 42 tysiące złotych, a jego żona aż 64,5 tysiąca złotych. Wpłata została zaksięgowana w drugim tygodniu września i jest widoczna w rejestrze. Czym kierowało się małżeństwo? Zależy nam bardzo na tym, żeby ten kierunek w Polsce się rozwijał, przyznała w rozmowie z Super Expressem Duda-Gwiazda. Zapytana o to, czy tak duży przelew nie wpłynie nazbyt znacząco na ich domowy budżet, zaprzeczyła. Nie, nam nie są pieniądze potrzebne, podsumowała działaczka. Do sprawy odniósł się Jerzy Borowczak, były poseł PO i opozycjonista w czasach PRL. W ogóle mnie to nie dziwi. Dostali grubo ponad 1 000 000 zł zadośćuczynienia, więc mają z czego płacić na PiS, powiedział Super Expressowi.